Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Suchy Las. Czas świąt Bożego Narodzenia to czas wzajemnej życzliwości, przebaczania i wspólnej radości. Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia chciałbym wszystkim Państwu życzyć wszystkiego najlepszego, a na zbliżający się nowy rok wszelkiej pomyślności. Grudzień to czas wyjątkowy. To czas, gdy świat choć na chwilę zwalnia i sprawia, że pomimo krótszych i zimnych dni pojawia się odrobina ciepła. A wszystko za sprawą nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji odbywa się wiele spotkań wigilijnych oraz imprez dla najmłodszych, takich jak tradycyjne spotkanie przedszkolaków Leśne Ludki. Już po raz 14 dzieci z przedszkola Leśne Ludki spotkały się na wspólnej imprezie mikołajkowej, na której rodzice mogli podziwiać swoje pociechy i wziąć udział w kiermaszu, którego dochód jak zwykle wspomoże przedszkolne konto. Przed świętami Bożego Narodzenia nie mogło zabraknąć sucholeskiej noelki, przygotowanej jak zwykle przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Suchym Lesie. Tegoroczna noelka, tak, troszeczkę inna odchodzimy już w ubiegłym roku, już odchodziliśmy w tym roku bardziej, czy w ogóle odeszliśmy od formuły handlowej, w tym roku filmowa. Od rana zapraszamy na różne filmy, aczkolwiek nie tylko filmy. Oprócz filmów jeszcze inne dodatkowe zdarzenia kulturalne. Takie jak głośne czytanie bajek, dekorowanie pierników czy tworzenie kartek świątecznych. Jednak główną atrakcją tegorocznej noelki było rozwiązanie konkursu na szopkę bożonarodzeniową. Konkursu, który odbył się po raz 13, jednak po raz pierwszy został zorganizowany przez Centrum Kultury. Zmienił się główny organizator. Do tej pory Gimnazjum Jana Pawła II i Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, bo taką nazwę nosiła, była organizatorem. W tym roku postanowiliśmy, żeby konkurs był tutaj w Centrum Kultury. To miejsce jest idealnym miejscem do takich konkursów. My to robiliśmy, można tak powiedzieć, po partyzancku, ale też bardzo miło i uroczyście było to. To jest idealne miejsce, żeby taki konkurs był prowadzony. I pani dyrektor się zgodziła i w tym roku mamy już samodzielnie Centrum Kultury prowadzi taki konkurs. Komisja Społeczna, bo taką teraz nosi nazwę, patronuje temu konkursowi. Na konkurs tradycyjnie wpłynęło wiele prac, które jak zwykle zaskakiwały oryginalnością i różnorodnością. Znaczy tak, mamy 13 konkurs i wydawałoby się, że co roku szopki będą takie same. Nic z takiego. Kreatywność wykonawców jest nieograniczona, tak jak powiedział przewodniczący jury. Co roku stale nas coś zaskakuje w tworzeniu szopek. Co będzie na przyszłość? Myślę, że się nic nie zmieni. Co roku będziemy zadziwieni, że tak można wykonać szopkę. Podczas wręczania nagród przewodniczący komisji konkursowej Witold Przewoźny podkreślił znaczenie konkursu i przede wszystkim znaczenie szopki bożonarodzeniowej w dzisiejszych czasach. Znaczy szopki mają przypominać, mają budować nastrój, mają dążyć do tego, aby ten miniaturowy teatrzyk opowiadał jakąś historię, która do nas trafia i jak gdyby trafia do naszej wrażliwości, trochę ciągnie nas za nitki właśnie nastroju, budujące nastrój, tak abyśmy troszkę zwolnili, aby trochę się skupić na czymś, co w dzisiejszym świecie nas tak bardzo rozprasza. W związku z tym pod tym względem ma taką aurę i taki sens jak od wieków, ale z drugiej strony czas się zmienił,
tempo życia jest szalone. Jesteśmy jakby uwikłani w niekończącą się w zasadzie historię tempa. Szopka jest takim trochę innym rodzajem dzwonka, może takiego, który, słuchajcie, hop, może trochę usiądźmy przy stole, zróbmy coś razem, wymyślmy coś i może właśnie to jest taki dodatkowy sens współczesności, aby trochę zatrzymać czas i mieć ten cały wieczór kolejny razem. Po wręczeniu nagród dla najciekawszych szopek przyszedł czas na finał tegorocznej Sucholeskiej Noelki, jakim był koncert piosenek baśniowych w wykonaniu studia Acanthus. Dokładnie o tym samym pomyślałem, bo wiesz, ja całe życie czekam, aż pojawi się coś. I czy to słowo, czy to uśmiech, czy